Ze zbioru liczb 1, 2, 3, 7, czyli 4, 5, 6, 7 losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez 3. Wypiszmy zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych. Oznaczmy ten zbiór przez omega. Losujemy dwa razy po jednej liczbie, na przykład wylosując za pierwszym razem 1. Za drugim razem możemy zwrócić tą jedynkę, również możemy ją wylosować, czyli 1, 1. Następnie 1 możemy wylosować i 2. I wypisujemy kolejno 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 i 1, 7. Mamy 7 liczb. Następnie za pierwszym razem 2 za drugim 1 2 1 2 2 liczby mogą się powtarzać gdyż mamy losowanie ze zwracaniem 2 3 2 4 2 5 2 6 i 2 7 Następnie 3 1 trzy dwa, trzy trzy, cztery, pięć, trzy sześć i trzy siedem, cztery jeden, cztery cztery trzy, cztery cztery pięć cztery sześć i cztery siedem pięć jeden pięć dwa pięć trzy pięć cztery pięć pięć sześć i pięć siedem Sześć jeden, sześć dwa, sześć trzy, sześć cztery, sześć pięć, sześć sześć i sześć siedem. Ostatni wiersz, siedem jeden, siedem dwa, siedem trzy, siedem cztery. 7, 5, 7, 6 i 7, 7. Jest to zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych. Policzmy, ile i jest. Czyli w ten sposób oznaczmy liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych. Możemy liczyć, ale możemy sobie w ten sposób pomóc. Liczba kolumn razy liczba wierszy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 razy 7 to jest 49. Oznaczamy w ten sposób liczbę wszystkich elementów zbioru lub jako moc. Może nie A, tylko omega. Czyli moc omega, liczebność zbioru omega wszystkich elementów jest 49, jak wcześniej policzyliśmy. Czyli kwestia oznaczenia w ten sposób lub w ten. Następnie wypiszmy wszystkie zdarzenia sprzyjające zdarzeniu a. Czyli a to oznaczmy, że wylosowano liczby, których suma jest podzielna przez 3. Czyli wylosowano liczby, których suma. Jest podzielna przez trzy. Omega to jest zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych czyli zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych. Jak wcześniej policzyliśmy, było ich 49. Teraz wypiszmy A to się równa. I suma, czyli dodawanie. Dodajmy jedną liczbę dodać druga i czy jest podzielna przez 3. I będziemy zaznaczać je, te liczby. Zatem 1 dodać 1 to jest 2. 2 nie jest podzielne przez 3. 1 dodać 2, 3. 3 dzieli się przez 3, a więc już mamy jedną z nich. 1 dodać 3, 4. Już w pamięci będziemy liczyć. 1, 5 to jest 6, 6 się dzieli na 3. I tutaj już nie będzie. Następnie 2, 1, 2 dodać 1 to jest 3. Jest podzielne przez 3. Tutaj 5, 6, 7, 8, 9 i 2, 7. 3, 1, nie, bo jest 4, 5, 6, w pamięci już dodajemy. 3, 3, 7, 8, 9 i tyle. 5, tu będzie 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu jest 6, dodajemy w pamięci. 7, czyli 6 jest podzielone przez 3, 7, nie, 8, nie, 9, 10, 11 i 12. 7, 8, 9, czyli 6, 3, 10, 11, 12, 13, nie, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, czyli 7, 2 i 7, 5. Więc nieraz lepiej efektywnie jest wypisać wszystkie zdarzenia elementarne, aby z nich wybrać te, które spełniają nasze warunki.

cztery dwa cztery pięć pięć jeden pięć cztery i pięć siedem pięć jeden pięć cztery i pięć siedem trzy

lub możemy w ten sposób oznaczać, czyli moc zbioru A, czyli liczebność wszystkich elementów zbioru A, czyli tych par, liczb jest 16. Skorzystajmy teraz z klasycznej definicji prawdopodobieństwa, gdyż wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne. Zatem prawdopodobieństwo, Zajścia zdarzenia A to jest liczba zdarzeń sprzyjających zdarzeniu A przez liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych. Podstawiamy do tego wzoru, czyli uzyskujemy, że prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe. A to wszystkich zdarzeń 16, omega zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych 49. To jest nasza odpowiedź. Mieliśmy obliczyć prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez 3. Odpowiedź. Prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez 3, wynosi 16,49.